Cześć, tu Bartek z Road Racing. Witam serdecznie z okazji recenzji gravela Ridley Kanzo A w wersji Black Edition. Jesteśmy w borach dolnośląskich, czyli w miejscu, gdzie też Road Racing organizuje wyścigi gravelowe. Serdecznie też zapraszam na wyścig do Osiecznicy, link w opisie. I dzisiaj przedstawię wam i opowiem wam jak się jeździło na aluminiowym gravelu od belgijskiej marki Ridley. Yy, dzisiejszym testerem jest jeden z naszych kolarzy, Wit Grosicki, młody, mocny kolarz z Legnicy. Wit, yy, to są Twoje pierwsze wrażenia tak naprawdę z rowerem gravelowym, co jest też szczególnie cenne, bo takie rowery często są kupowane jako pierwszy rower. Jak się jeździło? Yy, ogólnie to mam dwie szosy od tego zacznę. Yy, tak jak powiedziałeś, gravela nie mam. I jeździło mi się bardzo dobrze. Yy, rower jest aluminiowy. Yy, Mimo wszystko świetnie, świetnie tutaj wybierał. Mamy tam taką hopkę jedną. Nawet robiliśmy takie jedno ujęcie, pewnie zobaczycie z auta, że była ta hopka. Tutaj kolega kamerzysta prawie że wyleciał z auta. A ja przez nią przejechałem i nawet w sumie nie zauważyłem, że ona jest. Także bardzo dobrze wybiera takie, takie nierówności. Jeździu... A jak z dynamiką tego roweru, z przyspieszeniami? Tu robiliśmy kilka tak. takich dynamicznych ujęć. Jak on się zachowuje w takiej sytuacji? Yy, no Mogę powiedzieć, że jest bardzo mocno responsywny. Przypomina mi jeden z moich właśnie rowerów szosowych. Myślę, że jakbym założył do niego koła, powiedzmy szosowe, z oponami 25 piątkami, mocno nabitymi, no to. Porównywalnie by się zbierał, yy, ja lokalnie mówiąc. Muszę, mówić, y, muszę powiedzieć podobne y, wrażenia, y, jeśli o to chodzi. Y, spodobał Ci się też wygląd tego roweru, który jest w sumie dosyć prosty, bo jest to czarny w takiej satynie rower z szarym logo, ale prezentuje się na żywo nieźle. No tak, jest taki czarny, matowy. Tak tutaj zauważyliśmy, ma takie fajne napisy na mostku. To też się docenia takie detale, to tu jest połączenia. Tak. Tutaj te łączenia spawane też są jak na rower aluminiowy, no to tak dobrze wykonane. Nie, naprawdę jakbym teraz miał kupować jakiś rower gravelowy, a w sumie zastanawiam się na zimę, bo tak te szosy katować szkoda, też nie jest trochę. troszkę szkoda no to myślę, że porządnie, porządnie się tutaj bym pochylił. Nad naprawdę. takim tematem. Yy, szybko poradziłeś sobie też ze SRAMem, to jest ciekawa obserwacja, bo pierwszy raz w życiu jeździłeś na yy, SRAMie yy, i na jego systemie zmiany biegów, na, yy, na DoubleTapie, jak Ci to pasowało? Yy, w porządku, no, na początku no, to zaskoczenie single blood, tak? No nigdy nie jeździłem na single blacie, więc takie trochę nieswoje się czułem, jak po lewej stronie nic nie ma, yy, no bardzo logiczne. No. Yy -y. A jak, trafiały, jak trafiała przerzutka w biegi? Idealnie, idealnie. Tutaj tak ja naprawdę pan... to jest na lince wszystko, ale tu. To działa. To działa, to działa. Okay. Klasyczny napęd także. Okej, okay, dzięki. To ja, że tak powiem, przedstawię jeszcze swoje zdanie. Bardzo Ci dziękuję za pomoc w teście. Zawsze to jest miło gościć moich kolarzy na, na testach naszych rowerów. Jesteś trzecim czy czwartym już kolarzem, który tutaj pomaga w tego typu zajęciach. Do tego również pomaga tutaj czasami Dominika. Dzięki. dzięki. I ja się zabieram za dalszą część recenzji. Ridley Kanzo A Black Edition, to Black Edition to też jest ciekawa dosyć sprawa, warto o tym wiedzieć, że te rowery w tej chwili na czas kręcenia tego filmu, no bo możecie go oglądać yy, generalnie w dowolnym terminie później na, na YouTube, yy, wiąże się z, takim, yy, z taką akcją, że dostajecie dodatkowe 300 euro na zakupy strojów Ridleya, no co jest ciekawą propozycją, bo 300 euro dzisiaj, to jest około 1400 zł, niemała kwota i w taki sposób producent jakby tutaj gratyfikuje zakup roweru z Black Edition, czyli dokładnie tej maszyny. Ja z marką Ridley mam dosyć długą przygodę, żeby nie powiedzieć bardzo długą. Pierwszego Ridleya kupiłem sobie w 2015 roku. Był to szosowy Ridley Helium. Później miałem jeszcze kilka innych modeli Phoenixa, Noah Fast, Kanzo Fast i cały czas mam Kanzo Speed, to jest rower mojej żony. I generalnie każdy Ridley ma geometrię, która ma pewną dozę sportu w sobie. Z tym mi się kojarzy ta marka. Oczywiście są tu rowery enduransowe, są rowery do, na długie wyprawy, ale zawsze jest tam ten pierwiastek sportowej geometrii zachowany. Takim szczegółem, który zwrócił moją uwagę, jak analizowałem tabelę geometrii tego roweru, jest obniżenie suportu. Nie jest ono bardzo głębokie, tak jak obecnie w niektórych gravelach, które są, no, że tak powiem, przestosowane również do jazdy w bardzo ciężkim terenie. Ma ono 72 mm, czyli jest to troszeczkę mniej obniżona wartość. Czym to skutkuje? Ten rower jest bardzo żywy i bardzo łatwo wchodzi w zakręty. Z kolei większe obniżenie suportu symuluje jakby poszerzenie bazy kół. Ale to nie jest jedyny z zabiegów, jeśli chodzi o geometrię, który Ridley zrobił w tym roweru, rowerze. Mamy tutaj dłuższe rurki łańcuchowe 430 mm, dosyć duży trail, zapewniający stabilne, fajne prowadzenie w terenie, bo 72 mm. Dosyć płaski kąt główki mimo wszystko, no jest to gravel, nie jest to CX, to jest, to jest ewidentne. I to ten blend, jakby właściwości i tych parametrów, które inżynierowie Ridleya wybrali, by skonstruować ten rower, daje bardzo fajną, ciekawą taką kompozycję. Ja na tym rowerze, jak w czasie testu, jak w czasie każdego testu, byłem i w Nawale Okmiańskim jeździłem również po borach, jak również po okalających Wolsławiec lasach. I podpaliłem się na jeden z takich segmentów. To już jest wiosna, udało mi się zrzucić parę kilo, w miarę się noga zakręciła. I ruszyłem na taki półtora kilometrowy segment, gdzie tam są raz, dwa, trzy zakręty, powiedzmy cztery zakręty, w tym dwa pod kątem prostym, gdzie trzeba się w te zakręty fajnie złożyć. Finalnie udało mi się go skończyć chyba na trzecim czy czwartym miejscu overall, gdzie tam jest kilkaset osób, które jechało po tym segmencie. Naprawdę jechał fenomenalnie. I to, co jest pozytywne w tym wszystkim, to, że jest to rower. Za 8,5 tysiąca zł, a nie tam powiedzmy za, za jakąś istotnie większą kwotę, jest to rower aluminiowy. A mimo tego on was nie ogranicza, i to jest cenna cecha. Jeśli chodzi o samą ramę, jest to rama aluminiowa, potrójnie cieniowana, z hydroformowanych rur. No jakbyś tutaj na zbliżeniach będziecie widzieli, rurki łańcuchowe mają taki dosyć wyszukany kształt. Rura górna jest rurą spłaszczoną, to dodaje sztywności tej całej konstrukcji. Tak jak wspomniał Wit, spawy są ładnie obrobione, nie są one może szpachlowane i tak idealnie na gładko robione, ale wyglądają one bardzo estetycznie. Mamy tutaj kilka mocowań. Dwa mocowania do bidonu, trzecie pod spodem. Są też mocowania na widelcu do przewozu bagaży w trakcie bikepackingu. Chociaż powiem szczerze, że może do bikepackingu są jakieś inne, jeszcze bardziej udane konstrukcje. Niemniej jednak, ten również będzie się do tego nadawał. Jeżeli macie na myśli jakąś całodniową wyprawę na rowerze, w ostateczności może on również się do tego nadawać. Chociaż moim zdaniem. Ten rower najlepiej się sprawdzi w takiej fajnej, żwawej, popołudniowej rundzie po szutrach, na szutróweczkach. Ma też całkiem fajne opony Vittori. Ja ten model miałem w kilku rowerach i no, co mogę powiedzieć, jest to semi-slick, ale, ale, ale trzyma się całkiem nieźle, ma fajną, dosyć miękką mieszankę. Ma troszeczkę bardziej wyartykułowane klocki, jest to Vittoria Terreno Dry. I ma, ma trochę bardziej wyartykułowane klocki na bokach, także przy przechyleniu roweru dalej coś trzyma przyczepność. Natomiast no, limitem tej opony są warunki takie bardziej błotne. Tu może dojść do lekkiego poślizgu. Testowałem tą oponę i w takich warunkach no wtedy już nie jest za ciekawie, no, ale generalnie w, w takich standardowych zastosowaniach. Jest to bardzo y, fajna y, i sprawna opona. Realnie mierzy troszeczkę ponad 39 mm na tych obręczach y, i na tych kołach. Koła no, nie są jakieś wyszukane, bo w rowerach za 8,500 zł zazwyczaj te koła nie są jakieś y, fantastyczne, y, ale no, generalnie nie, nie odczuwałem. Y, jakiś, jakiś usterek, czy tego typu rzeczy. Waga jest, jest jaka jest, one ważą około 2 kg y, i generalnie toczą się sprawnie. Zazębienie y, bębenka jest, y, było niezawodne. Jeśli chodzi o grupę napędową, to jest to grupa, która jest w rowerach gravelowych obecna od wielu lat. Y, podstawowy model SREMA, SREM Apex. Ten rower został przez Bike Moto Center dostarczony jako nowy do testów i musiałem dotrzeć hamulce na paru takich zjazdach powiedzmy, ale po tym te hamulce zaczęły działać bardzo sprawnie. No, kształt klamko manetek srema apexa jest dosyć charakterystyczny z tymi wyższymi zbiorniczkami. Niemniej jednak da się tu komfortowo ustawić pozycję dłoni i, i po prostu jechać. Jeśli chodzi o precyzję zmiany biegów, to jest ona naprawdę spoko. I ważna taka uwaga, jeśli chodzi też o napęd. Jest to napęd 1x11, 42 koronka, 1142 kaseta. Jest to napęd, który bardzo dobrze sprawdza się w terenie. Na tego typu drogach, jakie tutaj widzicie, na drogach leśnych, na dojazdach asfaltowych jak najbardziej też, ale jeżeli ktoś naprawdę chciałby tego roweru używać również na szosie, gdzie będą jakieś istotne zjazdy, takie jak my tu w południowej Polsce na Dolnym Śląsku mamy gdzieś w karkonoszach, czy nawet na Przedgórzu Sudeckim, no to wtedy tej kadencji może Wam przełożenia może Wam trochę zabraknąć i wtedy faktycznie lepsze są napędy 2x11 czy. Czy, czy inne warianty, jak Explore od SREMA? Natomiast to 1x11 na takie leśne jazdy na rekreację jest spoko. Naprawdę daje radę. Moc hamulców jest w zupełności wystarczająca. To są hamulce SREMA, także tutaj ta modulacja jest może też troszeczkę taka mniej wysublimowana, natomiast działa. Te hamulce są mocne. Kierownica Spoko w dolnym chwycie również się w miarę wygodnie trzyma. Tu nie ma jakichś finezyjnych poszerzeń czy czegoś, no ale pamiętajmy cały czas, że mówimy o rowerze za 8490 zł. To nie jest spora kwota. Siodełko to jest Selitalia. Dla mnie osobiście, no musiałbym to siodło, powiem wprost, zmienić. Nie jeździ mi się dobrze na Selitaliach. Nie spotkałem się jeszcze z wygodną Selitalią. Chociaż mój filmowiec Łukasz bardzo sobie ceni Selitalię, i dlatego nie traktujcie tego, tej opinii jako jakiejś opinii negatywnej dla Selitalii. Po prostu mi to siodło nie odpowiada. Lubię troszeczkę inny kształt yy, siodeł. Yy, widzieliście inne firmy na kanale, wiedzie o co yy, mi chodzi. Yy, także podsumowując, za 8500 złotych kupujecie yy, rower którym spokojnie możecie również wziąć udział w ustawce i w wyścigu gravelowym, jak również przejechać się po południu po prostu na jakiejś fajnej rundce u siebie w lesie, czy gdzieś po polach, który, który w miarę dobrze tłumi nierówności. Te ramy nowe, aluminiowe, nowej generacji naprawdę zaskakują. Ja generalnie jeżdżę na rowerach karbonowych, kilka z moich rowerów to są rowery karbonowe, Natomiast tutaj no nie odczuwałem jakiegoś wolniejszej jazdy czy braku sztywności, wręcz na odwrót. Ramy aluminiowe potrafią być sztywniejsze od karbonowych i rower naprawdę jechał mega sprawnie, bardzo fajnie nabierał prędkości, waży 10,7 kg bez pedałów, bez uchwytu na Garmin'a i bez koszyków. To jest jego waga, realna, zważona tutaj przez nas przed nagrywką. I, I ta waga no jest jaka jest. No mamy takie materiały, ale nie jest to jakaś tragedia. Zaznaczam, że to obniżenie suportu tutaj to jest 72 mm, co daje fajną, dynamiczną jazdę po zakrętach. Z tego, ridleje generalnie słyną. Marka Ridley to marka belgijska, marka, która od zawsze jest blisko ze sportem. Marka w Europie Zachodniej bardzo rozpoznawalna, kojarzona z rowerami do sprawnej, szybkiej jazdy. Robert na testy przysłała mi firma Bike Moto Center, nowy, nowy dealer Rileya w Polsce. Także w tym malowaniu lub w innym, bo są również inne malowania, mogę Wam ten rower polecić spokojnie jako taką pierwszą pierwszy gravel do dynamicznej jazdy, do rundki po południu, może nie na najcięższe trasy, bo, bo tam są być może gravele, które też zmieszczą oponę 45 lub większą, tutaj limitem opony jest 42 mm, natomiast do 80% zastosowań w ridleju jest to rower bezbłędny. I tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o subskrypcji, o lajku dla y, algorytmu i o komentarzu. Y, widzimy się w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.